Cześć, witam Was na kanale MGSM, a dziś zapraszam na recenzję Xiaomi Mi 8 Pro, chociaż opakowanie wcale na to nie wskazuje. Producenci często robią tak, że najpierw wypuszczają flagowy model, a później na jego bazie tworzą modele pokrewne. Czasem większe, czasem mocniejsze, czasem słabsze. No i dzięki temu mamy modele z dopiskiem Lite, tak jak w przypadku Mi 8, czy też z Plusem, czy też Pro. No i właśnie z takim modelem Pro mamy teraz do czynienia. Jest on w zasadzie mocno zbliżony do standardowego Xiaomi Mi 8, ale ma też oczywiście kilka ulepszeń, kilka dodatkowych funkcji, kilka bajerów dodanych. No a czym szczegółowo się różni, możecie sprawdzić poniżej w opisie filmu, macie link do porównania specyfikacji obu modeli. Ta specyfikacja w dużej mierze jest zbliżona, ale oczywiście różnic jest kilka, no i po kolei do nich przejdziemy, ale na początek może obejrzyjmy zestaw, z jakim dostaniemy Xiaomi Mi 8 Pro. Zestaw w zasadzie nie odbiega od innych zestawów, jakie dostajemy z telefonami Xiaomi, ale jeżeli ktoś tego nie widział, no to już opowiadam. Oczywiście mamy przewód USB-C, mamy też zasilacz. Zasilacz obsługuje Quick Charge 3, przy czym w mojej testowej sztuce jest zasilacz brytyjski. No niemniej zakładam, że Wy będziecie już mieli normalne europejskie, takie, żeby pasowały do naszych wtyczek. Mamy również w komplecie silikonowy pokrowiec na tył telefonu. Nie mamy natomiast słuchawek. Zamiast słuchawek dostajemy przejściówkę pod USB-C. No już w tym momencie wiemy, że nasz Mi 8 Pro nie ma niestety wyjścia mini jacka. Ta przejściówka no jest taka raczej, rzekłbym, marna. Króciutki, cieniutki kabelek, w dodatku biała, średnio pasuje do kolorystyki telefonu. Bardzo takie sobie. No i oczywiście zestaw uzupełnia igła do otwierania gniazda na karty. No i makulaturka, instrukcja, karta gwarancyjna i tak dalej. Spójrzmy jednak na telefon, bo naprawdę jest na co popatrzeć. Xiaomi poszło tutaj na całość i dali przezroczysty tył telefonu. Plecki są ze szkła i w dodatku przezroczystego i przez nie widać wnętrzności telefonu. No dobra, to nie są prawdziwe wnętrzności. To jest taka fajna atrapa. Świetnie to zrobili. Ja wiem, no mogli pokazać prawdziwe bebechy, ale wiecie co, one by nie były tak efektowne. A tutaj zrobili to po prostu ładnie, to przyciąga wzrok, to jest efektowne. To mi się strasznie, strasznie podoba i tego wcale nie będę ukrywał. A do tego Xiaomi tam przemyca jeszcze parę smaczków, chociażby tam przemycono datę założenia firmy. Tam jest kilka takich górnolotnych, nazwijmy to, sentencji typu technologia dla wszystkich i tak dalej. Jest kilka takich ciekawostek, no i trzeba tam się naprawdę mocno wpatrzeć, żeby to wszystko wyłapać, żeby to wszystko dostrzec. W podlinkowanej recenzji, którą znajdziecie w opisie filmu, macie tam pokazane obrazki z powiększeniem, z objaśnieniem, co tam dokładnie napisano. No, wygląd naprawdę jest ciekawy, no ale wiecie, wygląd to nie wszystko, liczy się też praktyczność. I powiem Wam, że ten tył jest całkiem, całkiem praktyczny, bo jak na szklany, to on wcale nie jest zbyt śliski. Ten telefon niekoniecznie ucieka z ręki. No wiadomo, nie tak, nie jest ten chwyt tak pewny, jakby ten telefon był gumowany czy z matowego tworzywa. Niemniej jak na telefon ze szkła, całkiem fajnie się go trzyma. Tył raczej zapowiada się na dość odporny na zarysowania. Na moim egzemplarzu, chociaż używam go już dobry miesiąc, mikrorysek nie widać. Wiadomo, że jak się postaracie, to to zarysujecie. No i niestety pewnie gdy telefon upadnie, to da się to szkło stłuc. Ramka noś na telefonu też jest błyszcząca. No i oczywiście znów, jak się postaracie, to ją porysujecie. Ale konstrukcja całościowo jest sztywna, jest dobrze złożona i tutaj, jeżeli chodzi o wykonanie, nie można mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń. Ergonomia również bez zarzutu. Przyciski głośności i włącznika trafiają elegancko nam pod palce, więc tutaj wszystko jest w jak najlepszym porządku. To jeszcze zerknijmy na pozostałe ścianki. Prawy bok, no to już mamy załatwiony włączniki i klawisze głośności. Na lewym szufladka na karty. Szufladka bardzo porządnie zrobiona, montaż kart bezproblemowy, ale niestety tylko dwie karty nano SIM tam zamontujemy. Nie ma możliwości powiększenia pamięci i to poza mini jackiem jest kolejny minus tego smartfonu. Niestety pamięci nie powiększycie, ale za to mamy dual SIM. Coś za coś. Na górnej ściance tylko dodatkowy mikrofon, a na dolnej mikrofon, port USB-C,
i głośnik. Głośnik jest jeden, te drugie otworki, które widzimy na dole, po prostu kryją mikrofon i są tam zrobione, żeby było ładnie symetrycznie. No i jak się dobrze przypatrzymy, to jeszcze zauważymy smaczki. Tym smaczkiem jest czerwony akcent. Widzimy go wewnątrz gniazda USB-C, co no, trochę zaskakujące jest. Widzimy go na włączniku. Klawisz włącznika również ma kolor czerwony. No i tą czerwień powtórzono również na obwódkach wokół obiektywów tylnego aparatu. Tylny aparat, no jak już się domyślacie, ma dwa obiektywy. Są one zamontowane razem z diodą LED w nieco wystającej ramce. No ale jak na razie również tej ramki nie udało się porysować, więc całość ogólnie zapowiada się na raczej trwałą i tutaj jeżeli chodzi o stan tej obudowy, raczej większych obaw nie powinniście mieć. A jak założycie ten silikonowy pokrowiec z kompletu, to i ta ramka nie będzie wystawać, no i tył będzie chroniony, czy to w razie upadku, czy na dłuższą metę przed zarysowaniem, które podejrzewam po 3, 4, 5, 10 miesiącach, myślę, że może już się tam pojawi. Tył, znów to powtórzę, jest po prostu śliczny, ale jak odwrócimy telefon na front, no to ten czar trochę pryska, bo front jest już taki bardzo zwyczajny. Wypukłe szkiełko 2,5D, no i niestety duży notch. Duży, naprawdę dosyć spory, no i z tym notchem wiąże się jeszcze kolejna przypadłość tego telefonu, ale o tym za chwilę. W każdym razie notch kryje w sobie przedni aparat, ale nie tylko. Tam jest też układ rozpoznawania twarzy, który działa naprawdę rewelacyjnie. Rozpoznawanie twarzy oparto o podczerwień, czyli skanowany jest kształt twarzy, nie tylko jej obraz, czyli tego nie oszukacie zdjęciem. Ale z drugiej strony, to nie będzie wrażliwe, gdy na przykład zapuścicie zarost, gdy założycie okulary, nawet przeciwsłoneczne, gdy zmienicie fryzurę. No ja akurat tego nie bardzo mogę zrobić, ale z zarostem próbowałem i działało. Z okularami też próbowałem, też działało. No i co ważne, nie oszukamy tego metodą na śpiocha, czyli jeżeli ktoś będzie chciał się dobrać do waszego telefonu, kiedy śpicie i po prostu pokaże waszą twarz, no to smartfon nie zareaguje tak długo, aż nie otworzycie oczu. Wystarczy otworzyć jedno oko, żeby smartfon już odblokował się. No i co ciekawe, to działa nawet w okularach przeciwsłonecznych. Nie wierzyłem, ale sprawdzałem wiele razy i faktycznie działa. Zamknięte oczy, telefon zablokowany, oko nawet jedno otwarte, telefon odblokowany i co najważniejsze, jeszcze działa to dosyć szybko. Zauważyliście, że jeszcze nie powiedziałem niczego o czytniku linii papilarnych. No i czytnik to jest jedna z takich najważniejszych rzeczy, która odróżnia ten model od bazowego Mi 8, bo czytnik mamy tu ukryty w wyświetlaczu. Świetny bajer, efektowny, przyciąga wzrok. Na pewno zaszpanujecie tym przed znajomymi, ale na co dzień to podejrzewam, że będzie Was to wkurzać, bo czytnik nie należy do najszybszych w działaniu. Skanowanie palca trwa zdecydowanie dłużej niż w przypadku klasycznego płytkowego czytnika, jak chociażby mamy w Mi 8 standardowym. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych funkcji w stylu wyzwalania migawki czy rozwijania listy powiadomień, on po prostu jest tylko czytnik. Konfiguracja w zasadzie nie odbiega od tej, jaką mamy w klasycznym czytniku. Przykładamy palec wiele razy, trwa trochę dłużej. To nie wiem, czy to jest takie moje subiektywne odczucie, ale no, tak mi się wydaje, przynajmniej w porównaniu z innymi czytnikami. Trwa to nieco dłużej, no i odblokowywanie niestety też trwa dłużej. No i co gorsze, zdarzają mu się błędne odczyty. Tak statystycznie ujmując, w przybliżeniu 7 na 10 jest poprawnych, czyli zdecydowanie mniej niż w przypadku nawet marnych czytników klasycznych. Także to wymaga jeszcze dopracowania, no niemniej nie ukrywam, robi wrażenie. Wyświetlacz, no to matryca AMOLED, czyli wiemy już w zasadzie, jakie ma zalety. Może być energooszczędny, bo ciemne przestrzenie nie pobierają energii, czyli ustawiamy ciemną tapetę, nie podświetlamy ekranu zbyt często, bateria będzie trzymała dłużej. Bardzo dobre kąty czytelności, dobry kontrast, dobre odwzorowanie barw, które w dodatku możemy sobie dostosować do naszych wymagań, jest w menu przewidziana taka opcja, jest specjalne pod menu, w którym tym zarządzamy. No i oczywiście jest też tryb ochrony wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim, który naturalnie, tak jak w wielu wcześniej testowanych przeze mnie modelach Xiaomi, może działać automatycznie, czyli możemy ustalić, w jakich godzinach ma on się włączać i on będzie to robił. Także ekran naprawdę dobry, nawet bym powiedział, że świetny, gdyby, kurczę, nie ten notch. Zapytacie, co ja się tego notcha tak czepiam? No czepiam się, moi drodzy, bo powtórzono tu błąd,
Ten sam, który był w miósemce. Nie ma ikonek powiadomień na ekranie. Kiedy podświetlimy ekran, nie wiemy, czy ktoś do nas napisał, czy przyszedł mail, czy coś tam na Facebooku się zadziało, czy na innym Instagramie. Nic nie wiemy. Musimy sobie pasek powiadomień rozwinąć. Jest ekran Always on Display, ale na nim powiadomień nie zobaczymy. Jest dioda powiadomień, no ale dioda to nam tylko powie, że coś się stało. I tyle. Więc trochę to jest ułomne. A szkoda, bo reszta interfejsu jest w mojej ocenie naprawdę spoko. Ja MIUI polubiłem, przyzwyczaiłem się do tego interfejsu trochę i mogę powiedzieć, że jest to nakładka raczej z tych przyjaznych, a jednocześnie nieprzeładowanych dodatkowymi i nierzadko zbędnymi funkcjami. Aktualnie Mi 8 Pro działa już na MIUI wersji 10. Była aktualizacja w międzyczasie, jak ten telefon sobie testowałem. No i przede wszystkim, jakie są główne cechy tej nakładki? Mamy płaski układ interfejsu, czyli poszczególne ikony aplikacji wyświetlają się na kolejnych ekranach. Naturalnie to wszystko możemy sobie dość mocno spersonalizować, różne przejścia między ekranami. Ikony sobie możemy poukładać, foldery i tak dalej, i tak dalej. No takie standardowe rzeczy, które można sobie zrobić z interfejsem. Naturalnie są też motywy ekranowe dostępne. Także telefon myślę, że można całkiem zgrabnie dopasować do siebie. Włącznie z sygnałami, z dźwiękami tutaj też jest spory wachlarz możliwości. Można też dopasować chociażby działanie diody powiadomień. Tutaj producent naprawdę raczej niczego nie zaniedbał. No, gdyby nie te powiadomienia, te ikonki, no nieszczęsne. Śmieci raczej w tym interfejsie nie ma. Oczywiście Xiaomi dokłada trochę aplikacji od siebie, ale wierzcie mi, to są raczej rzeczy przeważnie przydatne. Chociażby skaner wizytówek czy kodów QR. No to się przydaje. Nagrywanie ekranu też tam komuś się może kiedyś przydać. Jest menedżer plików. Dołożono też oczywiście aplikację do konserwacji systemu. No Xiaomi tam dokłada oczywiście też swój odtwarzacz muzyczny, swoją własną przeglądarkę internetową, jest firmowa galeria, kalendarzyk też jest przez Xiaomi trochę przerobiony. Przerobili zegar, pogodynki nie zabrakło. Czyli w zasadzie wszystko to, czego oczekujemy od smartfonu na start, tutaj jest. Jest też mapka, skrót do społeczności Xiaomi, ale akurat to można wyrzucić. To jest w zasadzie chyba jedyna rzecz, którą w nim odinstalowywałem, także nie jest źle. Tej pamięci na starcie mamy całkiem sporo. Konkretniej to mamy 128 giga pamięci wbudowanej i tam około 117 giga jest do naszej dyspozycji na starcie, no ale niestety musimy pamiętać, że tej pamięci nie powiększymy, także to jest wszystko, co mamy do dyspozycji. No niestety, na szczęście USB współpracuje z pamięciami, jest tryb OTG, więc można tam podłączyć pendrive, oczywiście jak sobie kupimy pendrive'a z portem USB-C albo jakąś przejściówkę zorganizujemy. Z takich fajnych dodatków w interfejsie wspomniałbym jeszcze o pływającym przycisku, takim ułatwiającym obsługę. Jest też oczywiście możliwość pomniejszenia interfejsu do obsługi jedną dłonią. Można pracować na podzielonym ekranie. No i moi drodzy, są gesty. Możemy sobie zlikwidować przyciski wirtualne na wyświetlaczu, te trzy klawisze na dole i zastąpić je gestami takimi trochę, ja to nazywam ale iPhone, bo chyba w iPhone 10 po raz pierwszy coś takiego się pojawiło. No i tu w Xiaomi to działa i to działa do tego stopnia fajnie, że ja początkowo byłem mocno do tego zniechęcony, ale przyzwyczaiłem się. Przy którymś tam modelu z MIUI już zacząłem tego używać, a teraz słuchajcie, jak przechodzę na inny telefon, to mam problem, bo zaczynam używać tych gestów z Xiaomi. No, także można się do tego przyzwyczaić i to na dłuższą metę okazuje się naprawdę wygodne, chociaż od razu uprzedzam, jeżeli będzie to Wasz pierwszy telefon z tym interfejsem, no to przyzwyczajenie się do tych gestów trochę Wam może zająć. No i jeszcze jest coś dla tych, którzy mają różne sekrety. Można sobie sklonować aplikację i używać dwóch różnych kont użytkownika z dwoma osobnymi ikonami, chociażby w komunikatorze. No i jest też coś, co nazwano tutaj drugą przestrzenią, czyli takie wydzielone miejsce, gdzie możemy mieć osobno nasze sekretne pliki, nasze sekretne aplikacje. Muszę poruszyć jeszcze jedną kwestię, która pojawiała się często w komentarzach pod filmami o telefonach Xiaomi. Chodzi o reklamy w interfejsie. Tu są, ale
zupełnie nieagresywne, zupełnie nieprzeszkadzające w użytkowaniu. Od czasem, jak otworzycie chociażby aplikację do konserwacji systemu czy odtwarzacz muzyczny, gdzieś tam jakieś małe coś się pojawi, jakaś reklama jakiejś innej aplikacji. Nie jest to w żaden sposób natarczywe, nie jest to upierdliwe, nie jest to nieznośne. No, niemniej zaznaczam, że coś takiego występuje. A jak to wszystko działa? No i drodzy, Snapdragon 845 i 8 GB RAM-u. To nie ma prawa działać źle, no i tak też właśnie jest. To działa rewelacyjnie. To jeden z najszybszych telefonów na rynku, najbardziej wydajnych. W zasadzie nie ma sensu tu się nad czym rozwodzić. Chcecie pograć w gry? Proszę bardzo. Chcecie mieć mnóstwo pootwieranych aplikacji? Proszę bardzo. Chcecie się sprawnie między nimi przełączać? Też nie będzie problemu. W zasadzie tyle. No, po co mam tutaj was zanudzać? To jest po prostu mocarz. No i jeśli szukacie telefonu o bardzo wysokiej wydajności, a jednocześnie nie chcecie wydawać majątku, to myślę, że Mi 8 Pro może być jedną z godnych rozważenia propozycji. Z akumulatorem, no to już nie jest tak słodko, bo bateria jest jedną z tych rzeczy, którą Mi 8 Pro różni się od swego nieco starszego brata. No i co ciekawe, wersja Pro ma akumulator mniejszy. Czemu? Nie wiem, może po prostu musiały się zmieścić tam te ładne bajery pod tą tylną ścianką. Może czytnik papilarny w ekranie zajmuje tam więcej miejsca na grubość. Nie wiem, ale bateria jest mniejsza i tyle. No i niestety osiągi tego akumulatora też są mniejsze niż w przypadku Mi 8 tego standardowego. Generalnie to też nie jest smartfon, który trzeba doładowywać co chwilę. Jeden dzień wytrzyma. Ale nie liczcie, że on będzie chodził dwa dni na pełnych obrotach. Zapomnijcie o tym. Na pełnych obrotach to tak do wieczora dociągnie, ale więcej no to już niestety nie. Na szczęście ładowanie jest dosyć szybkie. Sam telefon obsługuje Quick Charge 4. Ładowarka ta firmowa trójkę, no ale jak sobie tam dobierzecie inną ładowarkę, to ładowanie nie powinno trwać dłużej niż 1,5 godziny. No, ale bezprzewodowo to już niestety nie naładujecie. Szkoda. W mojej takiej codziennej eksploatacji to czas pracy z podświetlonym ekranem wahał się tak między 5 a 6 godzin. Czasem zdarzało się, że ciutkę więcej, ale generalnie ja go ładowałem każdego wieczora, po prostu kończyłem pracę, kończyłem swoje inne aktywności, przechodziłem do domu, podłączałem telefon na 1,5 godzinki, przed snem go odpinałem, rano miałem telefon tam w dużej mierze naładowany i cały dzień mi chodził i tak w kółko. Także bateria, powiedzmy, że może być, ale żebym tutaj coś jakoś specjalnie musiał wychwalać, no to niekoniecznie. Jeżeli chodzi o stronę komunikacyjno-dźwiękową, to jest zupełnie dobrze. Bardzo dobra jakość dźwięku w słuchawce. Telefon nie ma problemów z zasięgiem w problematycznych miejscach. Ja mam kilka takich stałych miejsc, gdzie zasięg jest marny. W zasadzie w każdej sieci sobie różne karty tam wkładam i sobie patrzę. Ten problemów nie miał, dawało się połączyć. Oczywiście no LTE już tam nie było, ale połączenie dało się zestawić, nie było problemów. Dźwięk był dobry, głośnik zewnętrzny też daje radę. Spokojnie możecie przez ten głośnik głośno mówiący, śmiesznie to brzmi, rozmawiać. Natomiast do słuchania muzyki, no to już tak sobie, no ale powiedzmy, że też coś tam słychać i w miarę nie kaleczy uszu. Na słuchawkach, no to już w ogóle uszu nie kaleczy, bo jest zupełnie dobrze. Producent daje nam korektor graficzny, plus jeżeli mamy słuchawki firmowe Xiaomi, to sobie możemy wybrać jakieś tam gotowe nastawy dla nich. No ale ja wypróbowałem ze zwykłymi słuchawkami, te ustawienia również działają. No i myślę, że jak sobie popróbujecie, to coś dla siebie znajdziecie, a jak nie, to zawsze możecie skorzystać z equalizera graficznego i sobie sami suwaczkami powachlować i ustawić tak, jak lubicie. Moc jest dobra, dosyć głośno, wszystko działa tak jak należy, naturalnie Bluetooth również jest, wsparcie tych bardziej zaawansowanych kodeków również mamy, czyli na słuchawkach bezprzewodowych, co raczej polecam ze względu na brak mini jacka, daje się też posłuchać, ale niestety nie ma radia FM. Jest za to wspomniany już wcześniej przeze mnie Dual SIM, obsługa jest standardowa, tutaj nie ma żadnych udziwnień, dialer też w zasadzie większych udziwnień nie ma, ma wszystko to, co powinien mieć, plus możliwość nagrywania rozmów i to nawet automatycznego i to tak, że ten, kogo nagrywamy, się nie zorientuje. Takie dla szpiegów. No i jeszcze mamy, moi drodzy, NFC, co też jest, myślę, sporym plusem telefonu, bo w tym segmencie z tym NFC to mimo wszystko jeszcze bywa różnie.
Xiaomi bardzo ochoczo chwali się też dwuzakresowym GPS-em, który ma być bardziej precyzyjny od klasycznego. Wiecie co, jakiejś kolosalnej różnicy, kiedy tak sobie ustawiłem dwa telefony różne obok siebie, to między moim a tym Mi 8 Pro wielkiej różnicy nie widziałem, ale słuchajcie, może o to chodziło, po prostu GPS działał, nie gubił się, działał dosyć precyzyjnie, ten namiar nie uciekał mi nigdzie poza drogę, tylko fajnie było prowadzone na drodze, jak gdzieś na ślimaku na autostradzie zjeżdżałem, to też idealnie po tym ślimaku jechałem, a nie po tym naprzeciwko, także GPS jest po prostu dobry, robi swoje, no i chyba o to chodzi, nie? Czas powiedzieć parę słów na temat fotografii i filmowania. W zasadzie mógłbym tu powtórzyć dokładnie to, co mówiłem przy Mi 8, bo mamy tutaj ten sam zestaw fotograficzny. Na tyle mamy dwie 12-megowe matryce, jedną dostarcza Sony z obiektywem 1.8, druga to jest matryca od Samsunga z przesłoną 2.4, ale jednocześnie z teleobiektywem dającym dwukrotne bezstratne zbliżenie. No a na przodzie 20 mega i przysłona 2.0. Do tego mamy przy głównej matrycy optyczną stabilizację, no i sztuczną inteligencję, której działania tak jakoś szczególnie mocno nie dostrzeżemy. Fakt, zauważymy je w pewnych warunkach. Czasem w niektórych okolicznościach widzimy, że ta sztuczna inteligencja poprawiła nam kontrast zdjęcia, czy podciągnęła niektóre kolory. Generalnie myślę, że działa dosyć subtelnie, dosyć delikatnie, nie przegina z ulepszaniem zdjęcia, ale jednocześnie trochę poprawia, ale tak jak powiedziałem, nie zawsze zauważymy efekty jej działania, no a to chyba w sumie dobrze o niej świadczy. Zdjęcia robione w dzień są bardzo dobre. Tu w zasadzie nie ma się do czego doczepić. Ten dodatkowy obiektyw ma mniejsze światło, więc w niektórych warunkach dostrzeżecie różnicę, jeżeli będziecie robili z tym bezstratnym zbliżeniem. Niemniej daje to wszystko radę i z efektów na pewno będziecie zadowoleni. Powiem Wam, że nawet cyfrowy zoom tutaj daje się lubić. Ja nie cierpię zdjęć z cyfrowym zoomem, a tutaj sumarycznie z tym bezstratnym plus jeszcze dodatkowo cyfrowe zbliżenie sięga to ośmiokrotności. No i wygląda całkiem nieźle. Wiadomo, no jest pewna tam degradacja detali, ale jednak coś tam nadal widać i te zdjęcia z tym zbliżeniem dają się oglądać. Przy zdjęciach nocnych, no to już jest niestety słabiej, bo te robione w automacie, no nie są jakieś szczególnie złe, ale porywające też nie są. Widać szum matrycy, widać takie charakterystyczne ziarno, jest mniej detali, kolory też jakieś takie, nijakie takie. Ale, moi drodzy, mamy tutaj tryb manualny, gdzie możemy regulować czas otwarcia migawki. No i tu już się można pobawić. Jak mamy statywik, to naprawdę bardzo fajne zdjęcia da się uzyskać. Schodzimy wtedy z czułości, a wydłużamy czas otwarcia migawki i wtedy te zdjęcia już naprawdę robią robotę. Po prostu powiem, są dobre. No, co tu dużo mówić. No i tu znów uwaga oczywiście na ten dodatkowy obiektyw, no bo on ma mniejsze światło, więc siłą rzeczy tutaj musimy trochę inne ustawienia stosować. Jeszcze dłuższy czas migawki trzeba zrobić, ale też da się zrobić całkiem fajne zdjęcie. No i ten drugi obiektyw jeszcze służy do efektu rozmywania tła, robi nam bokeh. I robi to zupełnie fajnie. Oczywiście zdarza mu się czasem pogubić to programowanie, jeżeli ten obiekt jest dość skomplikowany. No, to potrafi się pogubić, ale generalnie z postaciami ludzkimi, nawet bardziej ogłosionymi od mojej, radzi sobie zupełnie dobrze. No i jeszcze do tego to rozmycie oczywiście po zrobieniu zdjęcia możemy regulować i nałożyć jeszcze efekty specjalne, jakieś tam doświetlenie studyjne. Możemy tam rozbłyski w tle przerobić na serduszka, tudzież gwiazdki. Jest trochę tych możliwości. Więcej zdjęć takich przykładowych znajdziecie na podlinkowanej poniżej karcie katalogowej telefonu. Możecie sobie obejrzeć, jak to wszystko wygląda. No ale łychę dziegciu też trzeba dorzucić. Mi 8 miał problem ze składaniem panoram. Czasem sobie tam ząbkował, czasem jeden fragment zdjęcia był jaśniejszy, drugi ciemniejszy, nie szło mu dopasowanie ekspozycji. No i niestety Mi 8 Pro robi dokładnie to samo. Żeby mieć ładne zdjęcie panoramiczne, to naprawdę musimy się przyłożyć. Jeżeli chodzi o wideofilmowanie, to tutaj większych zastrzeżeń nie mam. Obraz jest stabilny, obraz jest płynny, dźwięk całkiem dobry. Tutaj w zasadzie raczej nie ma na co narzekać. Maksymalnie możemy nagrywać w 4K.
Jeżeli chcemy nagrywać w tempie 120 klatek, no to już tylko Full HD. No i mamy jeszcze zwolnione tempo do 240 klatek i do Full HD. Przy czym tutaj podpowiadam, że trochę lepiej wychodzi to w HD. Przedni aparat również jest całkiem przyzwoity, robi dosyć dobre zdjęcia, tutaj nie ma na co narzekać, a do tego też całkiem fajnie programowo rozmywa tło. Myślę, że fani selfików raczej zawiedzeni nie będą. Jedyne, na co muszą uważać, to zbyt jasne tło. Jeżeli robimy zdjęcie na tle białej ściany czy mocno rozświetlonego słonecznego nieba, no to wtedy to tło może być nieco za jasne, a niestety nie ma tutaj przedniej lampy doświetlającej, nie ma też opcji doświetlenia naszej twarzy za pomocą ekranu, więc musimy zadbać o odpowiednie otoczenie, odpowiednie światełko, żeby nasze selfiki zawsze były ładne. No to podsumujmy to. Ja nie ukrywam, że mnie ten telefon przekonał swoim wyglądem. Po prostu ten szklany tył robi robotę, no ale wy nie musicie się kierować tylko i wyłącznie wyglądem telefonu. Dlatego może szybko podsumuję najważniejsze wady i niestety niedostatki tego telefonu. Przede wszystkim stylizacja. No tutaj wiadomo, już się kolejny raz nie będę rozwodził. Po drugie, wyświetlacz. Jest po prostu bardzo dobry. I również bardzo dobre jest rozpoznawanie twarzy. Ten układ działa znakomicie i no tutaj w zasadzie nie ma czegokolwiek do poprawy. Wykonanie, klasa premium, no i tyle, po prostu bardzo dobry montaż, bardzo dobra jakość materiałów i zapowiada się, że ta obudowa mimo swojego delikatnego wyglądu będzie jednak w miarę trwała. No i przypomnę, że jest w zestawie pokrowiec. Interfejs bardzo dobry, dosyć dobrze dopracowany, dobrze działający. No, jeżeli komuś te reklamy przeszkadzają delikatne, no to niestety, ale myślę, że reszta interfejsu to w jakimś tam stopniu zrekompensuje. Jest oczywiście szybkie ładowanie, to też na plus. Wydajność rewelacyjna, również kolejny plus. Pamięci całkiem sporo, no ale niestety nie rozbudujemy jej kartą microSD, o tym też trzeba pamiętać. Za to mamy dual SIM, dosyć prosty w obsłudze w trybie pasywnym. Jakość zdjęć moim zdaniem jest adekwatna do ceny telefonu, całkiem dobra i tutaj też w zasadzie niczego nie mam prawa krytykować, może poza tym łączeniem panoram, ono jest jednak trochę tutaj jeszcze niedopracowane. Warto wspomnieć, że telefon może nagrywać to, co się dzieje na ekranie, to co robimy i nagrywać połączenia telefoniczne. Ma dobry GPS. Jeżeli chodzi o obsługę połączeń głosowych, również sprawdza się świetnie. Nie ma problemu z działaniem modułów Bluetooth czy Wi-Fi. Jest NFC. No, jeszcze pochwaliłbym rozmywanie tła, bo też działa całkiem fajnie. No, bateria tak średnio. Nie za bardzo jest co zganić, nie za bardzo jest co pochwalić, ale no, przypominam o szybkim ładowaniu. No i czytnik linii papilarnych, no niestety na minus. Mimo tego, że jest bardzo efektowny, jest to świetny gadżet, świetny bajer, no to działa niestety tak sobie. No minusem jest też oczywiście brak mini jacka. Nie każdemu to będzie przeszkadzać, ale jednak warto o tym wspomnieć, podobnie jak o braku radyjka FM. No jeszcze na koniec taki jeden niedostatek dorzucę. Nie ma wodoszczelności. Telefon nie jest niestety wodoszczelny. No i pewnie będziecie pytać, czy lepiej kupić Mi 8 czy Mi 8 Pro. Korzystając z oficjalnych cen w oficjalnym sklepie Xiaomi polskim na dzień, powiedzmy, realizacji tego filmu, to mamy raptem 100 zł różnicy, przy czym mówię tu o wersji Mi 8 również z pamięcią 128, czyli równoważnej z modelem Pro. Model Pro jest o 100 droższy i ja tą 100 dokładam w ciemno za te szklane plecki, po prostu. Jeżeli bierzecie pod uwagę mniejszą pamięć, czyli Mi 8 z pamięcią 64, no to różnica już jest 300 zł na korzyść Mi 8. No ale znów, pamięci dwa razy mniej i brak możliwości rozbudowy nadal. Bierzcie to pod uwagę. I znów, ja bym też te 200 dołożył za dwa razy większą pamięć i jakbym nie liczył, ja bym wybrał Mi 8 Pro. Można wymienić jeszcze paru innych konkurentów z podobną ceną, z podobnym wyposażeniem, chociażby OnePlusa. Ale żaden nie wygląda tak efektownie jak Mi 8 Pro. No więc jeżeli lubicie ładne rzeczy, no to wybór jest oczywisty. I to już tyle na temat naszego pięknisia, czyli Xiaomi Mi 8 Pro. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i oczywiście zapraszam na kolejne recenzje, które już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!